Witajcie! Dzisiaj opowiem o prawosławnych nabożeństwach. Nie wszystkie prawosławne nabożeństwa to święta liturgia. Liturgia to najważniejsze nabożeństwo. Dokonuje się na niej przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa i Eucharystia, zjednoczenie z Chrystusem. Są różne liturgie sprawowane w polskiej cerkwi. Jest to liturgia świętego Jana Chryzostoma, liturgia świętego Bazylego Wielkiego, wielkopostna liturgia uprzednio uświęconych darów, która właściwie liturgią nie jest, ale o tym za chwilę. I sprawowana raz w roku liturgia świętego Jakuba. Zostaną one omówione w osobnych odcinkach. Liturgia sprawuje się z reguły w godzinach porannych. Wynika to z postu przed Eucharystią, który powinien trwać 8 godzin lub od wieczora dnia poprzedniego. Ten post to całkowite powstrzymanie się od jedzenia i picia do momentu przyjęcia Eucharystii. Poza liturgią, inne znane nabożeństwa w kościele prawosławnym to wieczernia. Jest to wieczorne nabożeństwo, rozpoczynające liturgicznie nowy dzień, inaczej niż pory. Trwa około pół godziny do godziny. W Wielkim Poście w tygodniu sprawuje się również wieczernie z udzielaniem Eucharystii i jest to liturgia uprzednio uświęconych darów. Nie dokonuje się na niej przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Używa się uprzednio uświęconych darów przemienionych na niedzielne liturgii. Po wieczerze. Jest to nabożeństwo sprawowane głównie w klasztorach po wieczerni. Dzieli się na małe i wielkie. Wielkie występuje tylko w Wielkim Poście i niektóre święta. Północnica, inaczej nocturn. Nabożeństwo sprawowane o północy. Czyta się na nim psalmy i śpiewa kanony modlitewne. Jutrznia. Według zasady powinna być sprawowana o wschodzie słońca. W praktyce często łączone z wieczernią i służone wieczorem, co tworzy nabożeństwo znane jako całonocne czuwanie. Sama jutrznia trwa około godziny. Ma wersje świąteczne i codzienne. Godziny kanoniczne. To są czytania psalmów i modlitw dotyczących danej godziny dnia. Występują godziny 1, 3, 6 i 9. W praktyce najczęściej możecie doświadczyć tych nabożeństw, kiedy przychodzicie na liturgię świętego Jana Złotoustego lub świętego Bazylego Wielkiego. Jest to to, co jest czytane przed liturgią. Akatyst. Nabożeństwo sprawowane przed ikoną, przed którą czyta się specjalny modlitewny tekst podzielony na 12 części, opiewający danego świętego święto. Najpopularniejszy jest akafist do Przenajświętszej Bogurodzicy. Molebień, inaczej doksologia. Krótkie nabożeństwo za żywych. Litia za zmarłych, nazywana u nas panichidą. Krótkie nabożeństwo za zmarłych. Części z tych nabożeństw nie doświadczymy na mniejszych parafiach, gdzie przeważnie służy się tylko liturgię, ewentualnie molebny i panichidy. Od święta sprawowane są także jutrznie. A ja dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.